Jakiś czas temu nagrałem filmik o królowej Jahotep i o tym, jak starożytni Egipcjanie walczyli z seksowskimi okupantami. Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy powiedziałem, że faraon Sekenenre zginął w walce. Jednak najnowsze wyniki badań opublikowane kilka dni temu pokazują, że było trochę inaczej. Zapraszam do obejrzenia materiału. Dr Zahi Hawass, były szef egipskiej służby starożytności, oraz dr Sahar Salem, profesor radiologii z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Kairskiego, od lat zajmują się badaniami mumii władców Egiptu. Przeprowadzili m.in. badania mumii Hatszepsut, Tutanchamona, Ramzesa III, Totmesa III oraz Ramzesa II. To właśnie oni udowodnili, że faraon Tutanchamon nie zginął w zamachu, jak przypuszczano do tej pory, a umarł przez infekcję, która się wdała w ranie na nodze, najprawdopodobniej spowodowanej wypadkiem na Rydwanie. Tych dwoje wybitnych naukowców postanowiło tym razem zbadać mumię faraona Sekenenre-Tao, która już od 140 lat, czyli od czasu jej odkrycia, wzbudza ciekawość badaczy i pasjonatów historii. Szczątki faraona Sekenenre znaleziono w skrytce oznaczonej numerem DB320 w Deir el-Bahari razem z innymi szczątkami faraonów. Skrytkę tą stworzyli tebańscy kapłani, aby uchronić szczątki swoich władców przed zniszczeniem ze strony rabusiów, a odnaleźli ją w XIX wieku bracia Rasul, słynni rabusie grobowców. Mumia faraona Sekenenre znacznie odróżniała się od reszty mumii znalezionej w skrytce. Ramiona i ręce władcy były nienaturalnie wygięte, jakby próbował się przed czymś osłonić. Natomiast w głowie faraona widniały straszne dziury, najprawdopodobniej zadane bronią białą. Faktem było, że rany w czaszce faraona były ranami śmiertelnymi, jednak dywagowano, w jaki sposób doszło do śmierci faraona. Czy zginął on na polu walki, czy też został zabity w swoim pałacu przez jakiegoś z agentów czy zwolenników Hyksosów. Pierwsze poważne badania mumii przeprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku. Pokazały one, że żadne kości faraona poza czaszką nie są uszkodzone. Dodatkowo wykonano analizę porównawczą. Wzięto jeden z typowych hyksoskich toporów, który znajdował się w zbiorach Muzeum Kairskiego i przyłożono do największych dziur w czaszce faraona. Pasował idealnie. Jednak wtedy stwierdzono, że ciało zostało zabalsamowane dopiero po jakimś czasie, przez co zdążyło ulec częściowemu rozkładowi, który miał odpowiadać za zły stan mumii. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez Hawassa i Salem dowodzą zupełnie czegoś innego. Balsamiści bardzo dokładnie przyłożyli się do swojej pracy, jednak po prostu mumia zachowała się w złym stanie. Dodatkowo egipscy kapłani zajmujący się ciałem faraona starali się ukryć wszelkie zadane mu rany. Salem i Hawass ustalili, że rzeczywiście faraon brał udział w bitwie, jednak nie zginął w jej trakcie. Podczas walki został złapany przez Hyksosów. Nienaturalnie wygięte dłonie faraona wskazują na to, że był skrępowany przed śmiercią. Najprawdopodobniej Hyksosi dokonali ceremonialnej egzekucji faraona. Skrępowanego władcę uderzono kilkakrotnie z różnych rodzajów broni. Wszystkie ciosy były wymierzone w twarz, a miało to na celu zhańbienie faraona. Tak więc faraon Sekenenre poniósł okrutną i brutalną śmierć z rąk największych wrogów Egiptu. Być może nawet z ręki samego władcy Hyksosów, Apofisa. W chwili śmierci miał 40 lat. Jednak wciąż tajemnicą pozostaje, w jaki sposób Egipcjanom udało się wykraść ciało władcy. Po śmierci Sekenenre, jego żona Hotep oraz synowie Kamose i Achmose kontynuowali walkę z Hyksosami. Jednak o tym nagrałem osobny film, do którego obejrzenia zapraszam. A tym razem to by było już wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału i do usłyszenia następnym razem.